Bartosz Arłukowicz, który został pełnomocnikiem premiera spraw wykluczonych. No, ja wierzę, że Bartek był z tych, co to chcieli coś zrobić i uważali, że większe pole do działania będzie miał w Platformie niż miał w SLD. Teraz patrzę, jak na sali został posadzony koło posła Gowina, siedzą obok ciebie, nie wiem, czy to złośliwie tak kierownictwo klubu zrobiło, czy to przypadek. I patrzę, kto kogo zmieni, czy Gowin Arłukowicza, czy Arłukowicz Gowina. Na co pan stawia? No jednak myślę, że obawiam się, że jednak bardziej Gowin zmieni Arłukowicza niż Arłukowicz Gowina, bo Arłukowicz jest w Platformie sam, a Gowin ma za sobą całe skrzydło Platformy. Panie prezesie, jest bardzo ciekawy wywiad z panem Bogdana Wróblewskiego. Absolutnie nieodpowiedzialni prokuratorzy. Pan został niedawno uniewinniony, a to jest właściwie jak akt oskarżenia polskiej prokuratury. Jest, mój wywiad jest wtórny w stosunku do tego, co sąd powiedział, co sąd ustalił i powiedział na sali rozpraw, uzasadniając ustnie wyrok. No rzeczywiście prokuratura wymaga głębokich zmian i tych zmian, i to wiadomo było na początku tej kadencji. Wiadomo było, że prokuraturę należy mocno, głęboko zreformować. Nie było takiej woli w Platformie Obywatelskiej. Platforma odrzuciła w zasadzie poza jednym pomysłem, gdzieśmy byli zgodni, że trzeba rozdzielić funkcję prokuratora generalnego i funkcję ministra sprawiedliwości. To zrobiła. To zostało zrobione, ale tylko to. Myśmy proponowali znacznie więcej. Myśmy proponowali likwidację jednego szczebla prokuratury, który jest zupełnie do niczego niepotrzebny. I to był argument podstawowy, a przy okazji dałoby to możliwość do jakichś głębokich zmian kadrowych w prokuraturze. Natomiast Platforma pod wpływem lobby prokuratorskiego, bo to o tym trzeba wyraźnie mówić, projekt rządowy początkowo też zakładał likwidację prokuratur apelacyjnych, ale pod wpływem lobbowania przez prokuratorów Platforma się z tego pomysłu wycofała. W związku z czym nowy prokurator generalny, apolityczny, sędzia, zresztą cieszący się ogromnym autorytetem w środowisku sędziów, w środowisku w ogóle karnistów, no, został praktycznie ubezwłasnowolniony na samym początku, dlatego że nie mógł nikogo zwolnić z prokuratury bez postępowania dyscyplinarnego, a wszystkie wykroczenia dyscyplinarne prokuratorów przedawniają się po 3 latach, to po pierwsze. Sądy dyscyplinarne to są de facto sądy koleżeńskie i to w obu instancjach, które niezwykle niechętnie uchylają immunitety kolegom prokuratorom, no, które są po prostu solidarne raczej z podsądnym. Ale to nie tylko w tym zawodzie taka solidarność. To we wszystkich korporacjach tak jest, tak. No i to jest i jeszcze rzecz najważniejsza, którą dopisano do ustawy właściwie w ostatniej chwili, to, że zastępców prokuratora generalnego mianuje prezydent na wniosek prokuratora generalnego i ten apolityczny sędzia Seremet przychodzi do Warszawy i pierwszą czynność, którą musi wykonać, bo to wynika z ustawy, to jest udanie się do Pałacu Prezydenckiego i prowadzenie negocjacji na temat personaliów. I dlatego taki jest skład prokuratury, jaki jest, dlatego pewnie dziwi wielu ludzi obecność prokuratora Engelkinga, jakby na to nie patrzeć, no, symbolu prokuratury 4 RP w prokuraturze generalnej. No, takich przykładów można podać więcej.